Zajęcie miejsc. Zapraszam na konferencję prasową z Michałem Przysiężnym, pierwszym w historii wrocławskiego challengera finalistą, który jest z Polski. Tak? Prosimy Michała o najpierw o krótki komentarz na temat meczu z Francuzem Quentinem Alice. No, grałem właśnie z Halisem dwukrotnie rok temu i dwa lata temu, więc wiedziałem jaką gra. Wiedziałem, że bardzo dobrze serwuje. Dzisiaj to pokazywał, bo w wielu gemach nie miałem szans, ale wiedziałem, że miałem taką nadzieję, że będzie miał jakiś słabszy gem. Tak się zdarzyło w drugim secie. No i szczęśliwy wygrany tiebreak i się udało. Bardzo prosimy o zadawanie pytań, podniesienie ręki. Jeżeli ktoś chce. Tak, proszę bardzo. Ja chciałbym tutaj zapytać, bo tutaj taka ciekawostka, właśnie Quentin Alice w poprzednich dwóch meczach i z Petrem Michniewem i we wcześniejszym meczu z Janem Markiem w pierwszym secie właśnie podobnie jak dzisiaj został przełamany na samym początku, potem wracał i wygrywał seta. Dzisiaj się mu nie udało, jak dobrze wszyscy wiemy. Także też gratulacje Michał, bo returny po prostu były dzisiaj super. W ogóle backhand po linii to mistrzostwo, naprawdę pokłony. Mega. I czy czułeś dzisiaj rzeczywiście, że ten mecz cały czas masz w rękach, że cały czas masz Francuza tutaj połapanego, pomimo tego, że musiałeś gonić jednak w tym pierwszym secie, że Francuz był ten jeden gram. Nie, w ogóle takiej nie było. Myślałem, że przy tym 2-1 myślałem, że będzie trochę łatwiej, ale od razu przegrałem swój serwis, więc potem przy 2-3 był taki ciekawy gram, nie wiedziałem, czy znowu zaraz nie przegram, ale udało się wtedy już dobrze serwować, więc Nie, ten mecz nawet przy 0-40 w ostatnim gemie wiedziałem, że to jeszcze trzeba wygrać jeden punkt na serwisie, co czasami się trzy gemy przechodzi i się nie wygrywa żadnego punktu, więc wiedziałem, że to w ogóle nie jest koniec meczu, no ale udało się. No, gratulacje jeszcze raz. Dziękuję. Prosimy bardzo jeszcze. Proszę. Jak ocenia Pan dyspozycję Francuza, bo był to rywal, z którym już wcześniej się Pan mierzył i to z dobrymi rezultatami, jak wiemy. No na pewno ciężko jest wygrać z zawodnikiem, który gra dobrze w ostatnich tygodniach. On miał w finale chyba w Szerburgu w Challengerze, ostatnio w finale w Bergamo, więc jest na fali, więc tym bardziej się cieszę, że udało się wygrać. Proszę bardzo. Tak? Michał, ty pewnie tego nie liczysz, że w całym turnieju zaserwowałeś 79 czasów. Gdzieś tam zbliżamy się do tej granicy setki. Jeżeli była podobna średnia, być może pęknie ta granica. Zdarzyło ci się kiedyś w jakimś turnieju zaserwować aż tyle osób? Nie wiem, ale pewnie nie. To ja może jeszcze zadam pytanie, bo tak mnie nurtuje od kilku dni już. Czy uważasz, że jesteś blisko tej formy, w której byłeś wtedy, kiedy byłeś w pierwszej setce? Czy teraz uważasz, że gdzieś na podobnym poziomie już grasz? No na pewno, bo jeżeli wygrywa się parę meczy z zawodnikami między 100 a 200 i z początku setki, więc zawodnicy setki wygrywają takie mecze i często też przegrywają, więc to nie jest tak, że jak ktoś jest z setki, to już nie przegrywa z gościami z 200 i 300, jak najbardziej przegrywają takie mecze, więc w tym turnieju na pewno jestem przez te 4 mecze z zawodnikiem, można powiedzieć, mam poziom, żeby zawodnika z pierwszej setki, a wiadomo, żeby móc mieć taki ranking, trzeba grać dobrze cały rok, więc taki jeden turniej to niczego nie zmienia za bardzo, więc trzeba dalej jeździć po turniejach i próbować się utrzymać tą formę. Czy są jeszcze jakieś pytania? Tak, proszę ja bardzo. Zapowiedziałeś w rozmowie dla telewizji, że jutro możemy oczekiwać swojego zwycięstwa. Proszę odpowiedź na pytanie, jakimi elementami, co może być Twoim atutem w tym spotkaniu, bo wiadomo, Austriak jest zawodnikiem niezwykle doświadczonym. No ja bardzo lubię grać finały. Przegrałem jakieś finały, chyba 3, ale wygrałem chyba 7 challengerów, więc na 10 finałów 7 wygrałem, więc lubię grać finały. Wiem, że to jest mecz, gdzie trzeba dać się wszystko, nawet jak coś boli, nie boli, to trzeba zamknąć oczy i po prostu dać się wszystko i takie mecze lubię. Proszę bardzo, ostatnie pytanie. Wspominałeś, że przed meczem z Quentinem Kalisem kontaktowałeś się z Jurkiem Janowiczem, który niedawno grał z Francuzem. Teraz też będzie taki kontakt przed meczem z Jurgenem Marszerem? Tak, jesteśmy praktycznie co 10 minut na telefonie, więc na pewno coś się go podpytam. Dziękujemy bardzo i życzę Michałowi powodzenia w jutrzejszym finale. Dziękuję.